Cześć! Witajcie retailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną rękawica CarPro z maksymalnym puchem. Zobacz. To jest coś niebywałego. Rewelacyjna, co? Ale niestety jest upierdliwa. Od czego zacznę? Zacznę od tego, że słyszałem gdzieś na necie, że rękawice można sobie wysuszyć na kaloryferze. Gratuluję pomysłu. Nic z tych rzeczy. Nie. Nie, jeszcze raz nie. Ta rękawica tylko i wyłącznie suszona w temperaturze pokojowej. Wcześniej możesz ją powiesić. Tu jest taki ogonek. Właśnie po to, żeby ją powiesić, żeby ta woda, przepraszam, spłynęła, żeby ten włos układał się w jedną stronę. Jak to u mnie wygląda z oba? No właśnie, ona sobie wisi, woda spłynie, zleci z niej wszystko. Ja później ją biorę i suszenie w temperaturze pokojowej. Żaden kaloryfer, ani mikrofibry, ani rękawice nie suszymy na kaloryferze. Nie ma opcji. Znaczy, flizelinową owszem, jak najbardziej, tam nie ma, tutaj jak położysz mokrą, on ci się tak ubije ten włos, tak zawinie, że jej nie rozczeszczysz. Kolejna rzecz. Przed użyciem tej rękawicy włóż ją do wiaderka, gdzie masz z brudną wodą. Czyli zanim zaczniesz mycie właściwe, zanim sobie zarzucisz w ogóle pianę na auto, nalej sobie wody tam, gdzie masz z separatorem i połóż ją na wodzie. Niech ona nasiąknie. Ona i tak będziesz musiał ją jeszcze ręką wzbudzić od spodu, bo ona tu będzie miała mnóstwo powierzchni, gdzie będzie powietrze. Dokładnie. Jest tak gęsta, że nie dopuszcza do siebie wody. I dlatego przed myciem połóż ją we wiadrze, niech ona sobie łapie wodę, ręką ją delikatnie wzbóż, żeby była cała namoczona. Jak od razu zaczniesz mycie szamponem, gwarantuję ci, że będziesz mył suchymi placami. Także tutaj zwróć na to uwagę. Kolejna rzecz. Mycie ją. Mycie. Szamponik wiadomo, ale inaczej. Nie zanurzamy jej poziomo. Ona wtedy nam się podwija, zawija. Zawsze robimy, ja osobiście robię to w pionie, i szampon jak najmiar, wiadomo, pyk, do góry masz szamponik, ale płukanie. I tu jest fajna, ciekawa sprawa, bo zacznie się zamaczać w poziomie, woda w nią uderza i zawija tutaj te włosy. Ja zawsze lecę w pionie i wyjmuję w pionie. Ona się wtedy wypłukuje. Jak zaczniesz ją wyjmować w pionie, woda się podwija i ubija tutaj. I nie ma szans, żeby ją wypłukać. W ogóle rękawica jest takich trochę upierdliwych z tego względu, że też słabo się wypłukuje. Niestety, jak złapię takiego paprocha, który jest, można powiedzieć, zadziorny, o, właśnie, zadziorny, to on w niej zostanie. Zobacz, jak tu jest gęsto. I weź coś z tego wygrzeb. Zobacz, tu jest jeden wielki puch. I dlatego ja tej rękawicy, jeżeli mam używać, to tylko w sezonie letnim, wiosna, lato. Raz, że jest jednostronna, a dwa, że nie mamy takiego grubego brudu latem i nie będziemy mieć problemu z wypłukaniem. Kolejna rzecz, wyczesywanie. Po każdym myciu, tak jak wiadomo, pokazywałem to z filmem, z rękawicą Jayona, propozycja filmu klasycznie, prawie górny róg, wyczesywanie tej rękawicy przed każdym myciem. Zawsze ja trzymam się przy tej rękawicy jednego kierunku, czyli od tej pętelki, za którą wieszam, lecę w dół rękawicy. Czyli tak jak wypłukuję, tak też wyczesuję. Delikatnie, delikutaśnie, delikutaśnie, bardzo delikatnie. Zaraz zobaczysz, jaki. I później sobie pozwalam na mocniejsze dociśnięcie. Zobacz, jak ja ją zaraz tutaj pięknie wzbudzę, jaki to będzie, jak jedni, jaki to będzie trolik piękny. Momencik. Jeszcze chwilę. O, i teraz pyk. Fajnie, jakby się jeszcze sprężone powietrze i delikatnie sprężone powietrze. Zobacz, co się dzieje. Spójrz. Ogień, co? Ogień. Ta rękawica naprawdę w połączeniu z fajnym szamponem robi mega poduchę. Mycie nią to jest takie wrażenie, jakbyś nie jechał po lakierze. Tej rękawicy nie dociskasz. Ona sama jakoś tak fajnie się przykleja do tego lakieru, delikatnie, i sobie jedziesz.
Naprawdę mycie nią jest fantastyczne, ale niestety rękawica jest upierdliwa. Tania też nie jest, bo trzeba za nią wystrzelić praktycznie chyba stówkę. Ale warto, powiem Ci, mieć takiego kudłacza, żeby od czasu do czasu zarzucić sobie, zobacz ile, i za każdym razem wyczesaniem zawsze coś się znajdzie na szczotce, żeby poczuć naprawdę taki maksymalny poślizg i fantastyczne mycie na lakierze, bo żadna rękawica, uwierz mi, mikrofibrowa nie da Ci tego, co ten puchaty skurczynik. No dobrze, myślę, że więcej nie będę Ci już marudził. Pamiętaj, nie suszymy na kaloryferze, pilnujemy kierunkowości i rękawica będzie Ci służyć naprawdę lata. I przede wszystkim wyczesywanie. Ta jest upierdliwa, potrzebuje więcej miłości niż ta zwykła mikrofibrowa, ale mycie nią to jest inna para kaloszy, naprawdę. To jest tak, jakbyś skoczył o level wyżej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!